wszystkich na pierwszym pruszkowskim dniu folkloru, czyli na po prostu na pierwszym PDF-ie w Pruszkowie na skwerze imienia Zespołu Tańca Ludowego Pruszkowiacy, gospodarza dzisiejszego wydarzenia. Na scenie pojawią się Grajewianie, Leszczyniacy, Polka Dot, oczywiście Pruszkowiacy. Nie zabraknie także zespołów muzycznych, będzie Zazula, będzie Propabanda. Później wielki, wspaniały koncert Zespołu Tańca Ludowego Pruszkowiacy, a na zakończenie zespół Mazowsze. Serdecznie zapraszam! Dali mi jakąś słuchawkę do ucha, coś do mnie mówią, ale kompletnie nic nie wiem, co oni do mnie mówią, bo tam jest tak głośno. On jest na złym kanale po prostu. No. Jest super impreza, dużo zespołów. Takiej imprezy w Pruszkowie nie było, to jest drugie zdanie. A trzecie zdanie, czekamy na gwiazdę wieczoru Zespół Tańca Ludowego Pruszkowiacy. Zapraszam. No. I na popis mistrza choreografii Piotra Zalipskiego. Ja dzisiaj tylko w bębenek walę. Pruszkowski PDF po raz pierwszy dzięki inicjatywie do budżetu obywatelskiego. Wspaniałe święto folkloru w Pruszkowie. Pogoda dopisała, jest cudownie. Za chwilę zaczynamy. Bawimy się na całego. Nawet to nie przyjechał. Dobry. Skąd do nas przyjechaliście? Zespół? Lazurki! No to z super. Ulicy Lazurowej. A, no to świetnie. W dzisiejszym zespół folklorystyczny Lazurki zaprezentuje tańce Starej Warszawy. Leszczyniacy, tak? Przyjechaliśmy ze Świdnika. Co dzisiaj zatańczycie? Piłgorę i Rzeszów. Przynajmniej nasza grupa. Piłgorę i Rzeszów, ale macie Lublin na sobie. No tak, ponieważ... Ponieważ tańczymy w strojach lubelskich. Jako Grajewianie. Super. Co zatańczycie dzisiaj? Podlaski lany podjazd. A co wy tutaj macie? Masło? Cyperki. Co dzisiaj zatańczycie, pruszkowiacy? Krakowiaka! Krakowiaka. Teraz, tak? Szanowni Państwo, bardzo się cieszę, że tutaj jesteście. Z całego serca chciałbym podziękować projektodawcy i wszystkim tym, którzy głosowali właśnie na ten projekt, że dzisiaj możemy się tutaj spotkać. Duże brawa dla Państwa, dla mieszkańców Pruszkowa. I cóż mogę powiedzieć, no tyle już czekamy, to zaczynamy. A wy skąd do nas przyjechaliście? Z Grajewa. Z Grajewa. A, Grajewianie. No ale to jest strój. Z Pienin. Z Pienin. To ile tańców dzisiaj w repertuarze macie? Wasza grupa?
Pięć. Porząd. Więc tylko my, ekskluzywne, mamy wejście na zaplecze zespołu. Co tańczycie dzisiaj? Rzeszów i Przeworsk. A co to jest za strój? Z jakiego regionu? Z regionu Ugo. To jest poligonowska. Dzień dobry Państwu. Chciałbym zapytać, czy bezpieczna impreza? Wszystko jest ok? Bez żadnych wybryków? Bez uwag, tak? Wszystko fajnie. Bo to pełna kultura ludowa przede wszystkim. Jak najbardziej. Z kamerą wśród tancerzy. Po co ci ten kij, chłopcze? Trzymaj, będziemy tańczyć. Buja! O kurczę, ja już się boję. Atmosfera jest przednia, no jak to w Pruszkowie, nie może być inaczej. Słońce dopisuje, pogoda piękna, buzie uśmiechnięte, wszyscy zadowoleni. Zaprezentowaliśmy się dzisiaj dwiema grupami. Na finał szykujemy pokaz folkloru miejskiego rodem z Lwowa. W międzyczasie pokazaliśmy także folklor flisaków pienińskich. Wydaje mi się, że bardzo obszerna i bardzo kolorowa oferta z naszej strony. Gorąco w tych strojach? Trochę. Daj pan w dół, bo tu wiesz pan, co łapówki przyjechały. Janina Łucja Leszczyńska, moje stracone dziedzictwo. Od babci Rusi książkę dostałem. Wiecie, czego to jest za powieść, nie? To uwaga. Ijo, Lubelska! Lubelska! Pani bierze udział w konkursie na najdłuższy warkocz? Kiedyś brałam. Niesamowite. Ile się zapuszcza czasu takiej warkocz? Całe życie. Całe życie. Piękne. Czy posiłki wydawane są zgodnie z kolejnością? Tak, oczywiście. Pan Michał jest odpowiedzialny. Ile? Za 5 są, będą w stanie gotowe. Może za 10, ale nie wcześniej. Więc z nimi rozmawiałam. Im szybciej będą gotowe, tym lepiej. Jak tam na scenie? Gorąco? Gorąco, strasznie. Słoneczko prosto na scenę? Wszyscy wzięli. Coś ci się do ucha przyczepiło? No właśnie, kurczę, przyczepiło mi się. Ja tutaj mam centrum dowodzenia wszechświatem. Dobrze, jest. Dobrze. Tak, tak. A możesz sprawić, żeby troszkę chmurek było i te słońce zaszło? No to nie o to, nie po to walczyliśmy o tak dobrą pogodę, żeby teraz chmury tutaj przychodziły. Na pewno jest kwas chlebowy. Nie wiem, pan tak polewa i mówi, że tak. No, nie wygląda wiem. Mi jak mętne whisky jakieś, no, no, to, takie tak. Ze studni. Same teraz.
to co to jest za region? Jugorajs. Gorące dziewczyny, co? A sponsorem dzisiejszej prognozy pogody jest Zespół Tańca Ludowego w Pruszkowie. Że skrót PDF można rozwinąć troszeczkę inaczej i będzie to pruszkowski dzień folkloru. To, że jest realizowany z budżetu obywatelskiego, jest dla mnie podwójnym szczęściem, bo naprawdę, tak jak właśnie powiedziałeś, ma to funkcję społeczną. Teraz wiemy, że mieszkańcy Pruszkowa mogą zagłosować, mogą wybrać i super, że wybrali folklor. Nawiązują się też przyjaźnie, my się z tymi zespołami znamy, my się lubimy i też to najmłodsze pokolenia właśnie wchodzą w ten świat. Naprawdę zespoły ludowe to jest jedna wielka wspaniała. Pruszkowiacy, próba akustyczna. Koncert 17.30, tak? Czy powtórzyć? Jesteśmy na zapleczu z zespołem Zazula, polsko-ukraińskim zespołem wokalnym, który jak pierwszy raz usłyszałem, od razu złapał mnie za serce i ta muzyka i ich śpiew trzyma do tej pory. Mam nadzieję, że naszych widzów też złapie za serców. Co dziewczyny zaśpiewacie dzisiaj? Polskie, ukraińskie pieśni ludowe, więc zapraszamy do tej pięknej podróży po folklorze naszym i naszych sąsiadów. 5 dziewczyn, które zachwycą Was swoim śpiewem. Zespół Zazula. Propaganda! Powiedzcie coś o tych pięknych strojach, bo to są niesamowite stroje. Ukraińskie stroje. Piękne. Pruszkowiacy w rosyjskich piosenkach? I tańcach? Super. Dzień dobry. Witam serdecznie pruszkowianki, piękne pruszkowianki. Przygotowują się, zapierają, make-upują. Co dzisiaj w repertuarze pruszkowianek starszej grupy?
Nowość? Mołdawia. Nowość? Znane premiery dzisiaj. Kadry. Zaczynamy od Mołdawii znanej, a później? Potem Kadryl. Po raz pierwszy na scenie. Nie potrzeba tak dużo. Nie. Ale nasz choreograf mówi, że potrzeba. Jesteśmy w młodszej grupie. Dziewczyny się przygotowują. Dorosłej już młodzieżowej, tak. No, dzisiaj premierowe tańce, tak? Pięknie. Szczoteczką do zębów. Perfekto będzie, gładziutko. Ale jakieś tutoriale, lifehacki. Tak, nagrywamy tutoriale, jak się ukrywa. Lifehacki, tak? Perfekto. Tak, dzisiaj będzie taniec rosyjski Kadryl. Choreografia zrobiona przez panią Natalię Szykier, choreografkę z Petersburga. Pani Hania ze Stasią uszyły cudowne kostiumy do tego Kadryla. A to nowe pokolenie rośnie, tancerek i śpiewaczek. Tak. Brawo. Dzień dobry. Czym skorupka za młodu? Tak. Dzisiaj w podwójnej roli, fotograf i tancerz zespołu tańca ludowego Pruszkowiacy. Fantastyczny dzień, fantastyczny klimat. Great success! Great success! Panie Bogdanie, dzisiaj premierowe utwory muzyczne. Tak jest, premiera absolutna i to mało tego, że będzie ciekawie, to jeszcze będzie trudno. No, wczoraj, tym bardziej, że wczoraj dostaliśmy reprymendę, że tempa były niestety niezadowalające, więc trudność wzrasta, ale poradzimy sobie, bez wątpienia będzie dobrze, na pewno, jestem przekonany. Znany wam Sącz, ale po raz pierwszy zostanie wykonany z muzyką na żywo, z towarzyszeniem orkiestry Bogdana Nicgorskiego, 15 muzyków, co się gra. I na koniec będzie finał Pruszkowskiego koncertu. Poczekajcie, szybciutko. 12 plus 10, 22 plus 20, 44 damskie łowicze na scenie i 22 męskie. Zalejemy łowiczem całą scenę. Brawo! Brawo! Brawo!
Zespół Mazowsze. Serdecznie zapraszamy.